Witam Państwa. Proszę Państwa, chciałem Państwa poinformować, że w tej chwili delegacja przedstawicieli rodzin poległych w katastrofie smoleńskiej chciała Państwu przekazać oświadczenie w imieniu rodzin smoleńskich. Stąd pozwoliłem sobie ugościć Państwa i tutaj do Państwa na konferencję prasową przywitać. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, my, przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań marszałek Sejmu Ewy Kopacz, które zmierzają do rozwiązania zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Nasze zaniepokojenie budzi fakt, że dyskutuje się o tym zamiarze, nie zapraszając nas, rodzin, i nie wysłuchując naszych argumentów. Szanowni Państwo, my, przedstawiciele rodzin ofiar, oceniamy, że zespół parlamentarny pod kierunkiem posła Antoniego Macierewicza jest jedyną instytucją państwową w Polsce, która od ponad 3 lat demaskuje rosyjskie kłamstwa i fałsze rządowej komisji Jerzego Millera. Jest to tym bardziej istotne, że instytucje państwa polskiego właściwe do badania katastrofy całkowicie zawiodły. W skład zespołu parlamentarnego wchodzi ponad 100 posłów i senatorów, którzy pomagają rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej i, co najważniejsze, wytrwale dążą do wyjaśnienia jej przyczyn. Zespół skupia wokół siebie grono wybitnych ekspertów, którzy tylko na jego forum mają możliwość prezentowania wyników swoich badań. To także zespół polemizował z fałszywymi tezami komisji pani Anodiny, wówczas gdy właściwe instytucje państwowe milczały. To zespół udostępnia wszystkim wyniki swoich prac i konsekwentnie wskazuje na rażące błędy prokuratury i komisji Jerzego Millera w wyjaśnianiu przyczyn i okoliczności katastrofy. W związku z powyższym sprzeciwiamy się próbom dyskredytowania zespołu parlamentarnego, a wszelkie inicjatywy zmierzające do jego rozwiązania oceniamy zdecydowanie negatywnie. Uznajemy je jako atak na fundamentalne prawa obywateli i osób poszkodowanych w smoleńskiej tragedii. Pod tym oświadczeniem podpisało się przeszło 40 osób, członków rodzin katastrofy smoleńskiej. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, okoliczności są takie, że nie widzimy za słuszne prowadzenie konferencji prasowej i zadawanie pytań. Bardzo Państwa przepraszam. Dziękuję bardzo.